Pierwszy po II wojnie światowej, 1 marca 2011 roku, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Wszyscy ci, którzy walczyli o niepodległość Polski, którzy przeciwstawili się reżimowi komunistycznemu, po prawie 70 latach zaistnieli w przestrzeni publicznej. Trudno jest w sposób jednoznaczny odnieść się do problemu, który pojawił się z tak zwanym zjawiskiem żołnierzy wyklętych. To jest problem bardzo rozległy, tym bardziej, że środowisko walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej również było podzielone. Istniał jednak jeden cel, wspólny cel, walka z sowieckim najeźdźcą, walka z komunizmem. Jeżeli mielibyśmy przybliżyć wątek częstochowski tego problemu, to rzeczywiście jest on bardzo bogaty i bardzo interesujący. Na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego, wcześniej powiatu częstochowskiego, ziemi częstochowskiej, ale również ziemi łódzkiej, wielkopolskiej, Mazowsza, aż po Chełm, granicę z dawną Czechosłowacją, dzisiaj to Czechy i Słowacja, działało słynne konspiracyjne Wojsko Polskie pod przywództwem kapitana, dzisiaj generała Stanisława Sojczyńskiego. Były to formacje, które nigdy nie złożyły broni i praktycznie aż do wczesnych lat 50. stawiały czynny opór sowieckiemu najeźdźcy. W świadomości Polaków nie ma tej wiedzy, która w sposób jednoznaczny nakazuje patrzeć na przeszłość w wymiarze dekady zmagań. W świadomości wielu nie istnieje wiedza dotycząca realnych zmagań Polaków w dekadzie powojennej o suwerenny byt narodu. Przyjmuje się, że II wojna skończyła się w roku 1945. W rzeczywistości jednak ta wojna trwała znacznie dłużej. Jeżeli chodzi o ziemię częstochowską, to ostatni wyklęci wyszli z lasu wiosną 1953 roku. Lasy wieluńskie, które są na północ od Częstochowy, były ich schronieniem aż po ten moment. Jeżeli chodzi o wymiar kraju, to ostatnim żołnierzem wyklętym jest Józef Franczak, Laluś, który w październiku 1963 roku został zastrzelony w rejonie Koziego Majdanu po Piasków pod Lublinem. Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie. Uczestnicy antykomunistycznego ruchu partyzanckiego określani są jako żołnierze wyklęci, żołnierze drugiej konspiracji czy jako żołnierze niezłomni. Propaganda Polski Ludowej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego nazywała się bandami reakcyjnego podziemia. Żołnierze wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczny niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce już od 1944 roku, kiedy na przedwojenne kresy wschodnie II Rzeczpospolitej weszły wojska Związku Radzieckiego i postępujące za nimi oddziały tajnej policji radzieckiej o nazwie NKWD. Jako ciekawostkę można podać, że pochodzący z Olsztyna Bolesław Haber, przed wojną zatrudniony jako pomocnik sekretarza w Urzędzie Gminy w Olsztynie, w czasie II wojny światowej stał na czele drugiego inspektoratu Wołyńskiej Okręgowej Delegatury Rządu na kraj w Łódzku, właśnie na Wołyniu. W 1944 roku został aresztowany przez Rosjan wraz z żoną Jadwigą, dowódczynią łączniczek w tym inspektoracie. Oskarżono ich o zdradę ZSRR, prowadzenie kontrrewolucyjnej propagandy i udział w organizacjach kontrrewolucyjnych. Bolesław Haber został skazany na 10 lat łagrów, jego żona na 8 lat. Przebywali w łagrach kazachstańskich
i kraju krasnojarskim. Powrócili do kraju dopiero w 1955 roku. Głównym celem walki żołnierzy niezłomnych była walka o wolną, suwerenną Polskę, gdzie sami obywatele w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym wyborą swoją władzę. Prezydenta, posłów, senatorów, przedstawicieli w samorządzie, a nie będą oni narzucani przez obce mocarstwo, to znaczy Związek Radziecki. Mieszkańcy gminy Olsztyn już w czasie II wojny światowej włączyli się czynnie do walki z wrogami Polski. Pierwsza placówka podziemna, Związek Walki Zbrojnej, na tym terenie powstała na przełomie 1939-1940 roku. Jej organizatorem i dowódcą był kierownik szkoły podstawowej w Olsztynie Jan Cąbik. W 1940 roku placówka ta liczyła około 70 osób zgrupowanych w tzw. piątkach. Grupa ta włączała się w szeregi AK. Gmina Olsztyn wchodziła w skład obwodu Częstochowa. Była to jednostka terytorialna z Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu częstochowskiego i nosiła kryptonimy Tkalnia, Lilia, Listopad i Bartosz. Wraz z obwodem Włoszczowa Armii Krajowej i obwodem Radomsko, też Armii Krajowej, wchodziła w skład Inspektoratu Częstochowskiego Okręgu Radom Kielce o kryptonimie Jodła. Jednym z podstawowych zadań było gromadzenie broni, którą w owianym okresie zdobywano na Niemcach lub ją od nich kupowano. ZWZ przemianowano na Armię Krajową rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Uznano bowiem ogólnonarodowy charakter tej podziemnej siły zbrojnej nie jako związku, lecz armii wszystkich żołnierzy w czynnej służbie wojskowej w kraju, przystępując tym samym do zaintensyfikowania tzw. akcji scalonej zapowiedzianej przez generała Sikorskiego rozkazem nr 2526 z 3 września 1941 roku. Częstochowski obwód AK składał się z 5 podobwodów, z których 3 włączone były do Rzeszy oraz do miasta Częstochowa, gdzie kolejnymi komendantami byli rotmistrz Klin w 1942 roku, kapitan Kucner oraz major Józef Parczyński, pseudonim Świt, w 1944 roku. Podzielone administracyjnie na 5 dzielnic, na przykład Śródmieściem dowodził porucznik Stefan Czechowski, Los, a po nim porucznik Gerard Ober, Ludwik. Na swym terenie posiadało 6 kompanii. Pozostałe podobwody to pierwsza z placówkami w Cykarzewie, Rudnikach, Wancerzowie, druga kryptonimy Jodła i Iglarnia z placówkami Przyrów, Olsztyn, placówka numer 5, komendant podporucznik Orlik, Janów, Żarki, 3 Poczesnej z 3 placówkami, 4 w Herbach z placówkami Gnaszyn, Blachownia, Herby oraz 5 Kłobucku z placówkami Ostrowy, Miedźno, Lipie, Krzepice, Przystań. Powiększenie szeregów oraz zapasów posiadanej broni umożliwiło również wiosną 1943 roku wysłanie w pole oddziałów partyzanckich. Wśród 33 dywersyjnych i partyzanckich oddziałów, jakie powstały w okręgu, 5 w sile od 300 do 100 żołnierzy działało w ramach Częstochowskiego Inspektoratu. 3 w obwodzie włoszczowskim, 1 w częstochowskim, oddział podporucznika Jerzego Kurpińskiego, Ponurego, 1 w radomszczańskim, podporucznika Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. Placówka olsztyńska AK dysponowała aparatem radiowym. Często dostarczano do niej prasę konspiracyjną. W 1941 roku Jan Cąbik został aresztowany przez Gestapo. Nie wydał swoich towarzyszy broni, a następnie wywieziony do obozu śmierci Auschwitz, gdzie został zamordowany. Kierownictwo placówki objął prawdopodobnie oficer AK Dunajewski. Członkowie olsztyńskiej organizacji brali czynny udział w dostarczaniu broni, żywności, lekarstw i środków opatrunkowych grupom partyzanckim, działającym w okolicznych lasach. Brali udział w akcjach bojowych i sabotażach, np. w wykonaniu wyroków na funkcjonariuszach niemieckiej policji,
żandarmerii oraz na konfidentach i konfiskacie tzw. mienia niemieckiego. W okolicach m.in. Olsztyna i Złotego Potoku działała grupa partyzancka AK, dowodzona przez wspomnianego porucznika Jerzego Kurpińskiego, pseudonim Ponury. W gminie Olsztyn działało również podziemie komunistyczne. Największy ich rozwój działań to miejscowość Zrębice. Mieszkał tam przedwojenny reemigrant z Francji Stanisław Łódzki. Do działań konspiracji skrajnie lewicowej dokoptowano również rolnika ze Zrębic Łyczarza. Wtedy ustalone zostały nowe skrzynki terenowe i przejazdówki dla partyzantki komunistycznej. Były to Sokole Góry, Leśniczówka Stanisława Graczyka, Zrębice, Wolnica. Ze skrzynki Stanisława Łódzkiego w Zrębicach komuniści dostarczyli literaturę propagandową do m.in. Przymiłowic, Zrębic, Siedlca, Julianki, Turowa i Olsztyna. W tym samym czasie powstaje Komitet Gminny PPR z siedzibą w Zrębicach na gminy Olsztyn i Janów. W jego skład wchodzili Stanisław Łódzki, ojciec, Bieniek i Anatol Kowaluk, pseudonim Natan. Stanisław Łódzki, ojciec, który po 1945 roku pełnił funkcję wójta gminy Olsztyn, i jego syn również Stanisław, oficer Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie, przyczynił się już po wojnie do śmierci braci Zygmunta i Stanisława Palów, młodych żołnierzy niepodległościowego podziemia w Zrębicach, pierwszych poległych żołnierzy niezłomnych w gminie Olsztyn. Wzajemna walka między AK a działaczami komunistycznymi nasilała się. Łódzki, a także wspominany Łycarz, Władysław Adamowski z Siedlca oraz inni komuniści traktowani byli jako zdrajcy przez żołnierzy AK Ponurego. Komuniści uważali majątki ziemskie w gminie Olsztyn, na przykład w Turowie, Bukownie czy Ciecierzynie, za współpracujące z Niemcami i bezkarnie je okradali. Żołnierze AK oceniali, że takie postępowanie to czysty bandytyzm, a nie walka o Polskę. Kolejnym przykładem zbrodni funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie jest wydarzenie z dnia 27 października 1947 roku, kiedy to w Kusiętach zginął Alfred Kucharczyk, zastrzelony przez funkcjonariuszy UB. Ścigani przez wiele lat za swoją działalność niepodległościową byli także Jan Biskup z Przymiłowic, skazany na karę śmierci zamienioną następnie dzięki ofiarności i wytrwałości jego matki na dożywotnie więzienie. Zdzisław Zębik ze Zrębic, również represjonowany przez władze komunistyczne po wojnie. Zaangażowana w walkę o wolną, demokratyczną Polskę w czasie wojny i jej zakończeniu była również rodzina leśnika z Sokoli Gór, Diego Haber. Wszyscy jego synowie byli włączeni w działalność konspiracyjną w AK, jak na przykład wcześniej wspominany Bolesław. Niestety i oni byli traktowani przez komunistów jako bandyci. Dla przykładu, Czesław Haber, sekretarz nadleśnictwa Czarny Las, został w 1950 roku zamordowany przez konfidentów UB. Stefan, Zygmunt, Jan Habrowie nie składają broni i walczą w oddziele partyzanckim Włodzimierza Musialika, pseudonim Bolesław. W 1948 roku Zygmunt Haber zostaje aresztowany i przez 7 miesięcy jest katowany w piwnicach UB na ulicy Kilińskiego w Częstochowie. Cudem wychodzi z więzienia, ucieka na ziemię zachodnie. Powraca po 1956 roku i pracuje w nadleśnictwie Złoty Potok. Lucjan Haber przez wiele lat jest więziony w stalinowskich obozach oraz w kopalni rudy uranowej w Wilkowie. Ogólnie liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych w Polsce szacuje się na 120-180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowanie przez Polską Partię Robotniczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i powyborczej amnestii, po której podziemie liczyło nie więcej niż 2000 osób. Naprzód do boju, żołnierze, Polski podziemnej zabrali.